No to siema, słuchajcie, nabyłem takie cudo, patrzcie, to ciemno jest, teraz wam nie pokażę, ani świateł nie wziąłem, nic, dlatego jutro wam pokażę, jak będzie jasno, albo jak będę w ogóle wracał, co nabyłem. Dobra, tymczasem jadę na Kraków. No to jeszcze raz was witam, patrzcie na to moje cudo, zobaczcie, jest tak zimno, jesteśmy 100 km przed Krakowem, jadąc od Rzeszowa. Teraz jadę do Krakowa, spędzę tam weekend, co też nakręcę, to też będzie w tym filmie. I wracając z Krakowa w ciągu dnia, zajadę gdzieś na jakiś parking i to dokładnie zaprezentuję, ale zobaczcie, no kurde, ciemno jest i to psuje efekt. No jest po prostu genialny. Dobra, nie ma co. Pokrótce, 2,5 turbo diesel, 102-konny. Kurde, powiem wam, że zbiera się wyśmienicie. Córka marznie jak cholera. Na szczęście ogrzewanie działa. Dobra, jedziemy do Krakowstanu, bo to nie ma co. Jesteśmy już w Krakowstanie, czyli w Krakowie, a to jest nasza miejscówka, zobaczcie. Taka fajna, razem z światełkiem trochę poświecę, bo mało będzie widać. To są drzwi wejściowe. Tu mamy szafę. Pokaż, jak te szafy wyglądają. O, szafeczki tylko nam niepotrzebne. Mam deskę do prasowania. To jak wiecie, House Capo z wami przyjedzie, to wtedy. Tutaj mamy termostat, a zaznaczę, że jest bardzo, bardzo ciepło tutaj. Patrzcie, to jest najlepsze urządzenie. Fotel do masażu. Patrzcie, mamy tak, taką małą kanapkę do posiedzenia, wyrko jedno, wyrko drugie, tak, żeby się mi spali, wyśpimy się, wyśmienicie, prawda? Tu mamy taką, taką szafeczkę, taką a la PRL stary i taki mały aneks kuchenny, mikrofalóweczka, lodóweczka, pochłaniacz, szafeczki. Otóż, czy coś jest w tych szafkach? Jest wyposażenie jakieś? Jest nawet cukier, kieliszki, jest wyposażenie. Sztuczce są. No coś tu jest, dobra. Tu taki stoliczek i zobaczcie, jakie piękne ozdobienie ścian. Nie no, żartuję. Idziemy teraz do kibla, chodź. A tam jest drugi czajnik. O, jest drugi czajnik, jakby ten się zjarał. Otwórz to, bo tam jest słabe światło, więc będę wam doświetlał. To kibelek standardowy. Sraczyk. Terma u góry, jak widzicie. Grzyjniczek. Też tu jest bardzo ciepło. Otwiera się. Patrz, nawet tutaj coś jest. No i taki ten. Kabina prysznicowa. Ciepła woda na pewno jest. Bo jest taka terma, jak ja kiedyś w chacie miałem identycznej firmy Legend. Też krzywo przyklejone logo firmy. Tak jak u mnie. Także no. Tak to właśnie wygląda. I tu co będziemy spali. A najbardziej się cieszę z naszej te czwóreczki. Od razu chcę podziękować za bardzo wielkie zaangażowanie was, widzów, którzy podsyłali mi propozycje te czwóre, które mnie wspierali w tym moim pomyśle w ogóle. W szczególności chcę podziękować dwóm Arturom. Artur z Facebooka, ze strony fanów T4 i Artur oczywiście z kanału Bikerator. Dziękuję wam obu za podsyłanie, wspieranie i generalnie właśnie o podsyłanie pomysłów. Czy albo taka. Jest tutaj taka T4-szka, tu jest taka T4-szka. Chłopaki, bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Udało się, choć z pomysłów nie skorzystałem, które podesłaliście, ale motywowaliście mnie do tego, żeby to szukać, szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Szukajcie, a znajdziecie, jak to przemawiał, wiecie kto. Idziemy w Kraków. Ale mamy zajebiście. Tam mieszkamy. Tutaj mamy Express 24. Całodobowy sklep, tak mi się wydaje. Przejście dla pieszych. Przechodzimy ten mały park i jesteśmy przy sukiennicach. Prawie. Patrz, jaki sklep, kurde. Tylko króliki. No, nie tylko króliki, zobacz. To są pieski jakieś, misie, koala są, zobacz. Zobacz, tam, podejdź się bliżej, zobacz. Sklep pluszaków. Zobacz, jakie tam tutaj, zarąbiste. Zobacz, jakie tu wielkie i tam wielkie misie. No, tutaj wielki i tam, no. Fajne. Siemanko, w kolejnym dniu trochę pospaliśmy. Należało się, dzień wczorajszy był pełen wrażeń. No i już rano poleciałem do samochodu zobaczyć, czy na pewno włożyłem taką plakietkę z Hejherz, bo do opłaty, do opłat parkingowych.
A udało mi się, słuchajcie, koło chaty zaparkować. To jest w całym centrum Krakowa. Mam dosłownie 200 metrów do Sukienic. A samochód mam za winklem i pod domem mam Carrefour Express, a ceny takie to są, ja pierdzielę, masakra. No nieważne, poszedłem zobaczyć za winkiel, czy malutka stoi. Nazwałem ją Biała Perła i taka nazwa zostanie. Naprawdę, wierzcie mi, dzień wczorajszy był pełen wrażeń. I to psychicznych, i to fizycznych. Prawie 11 godzin w pociągu. No kurde, nie chciało się. Nie chciało się nic. Normalnie się czułem tak, jakbym rowy kopał. A to tylko siedzenie na niewygodnych mega siedzeniach. Masakra, Intercity, kurde, weźcie ten spokój. Intercity tak się chwalą, że mają internet, nie? Wi-Fi tam. Jest, jak najbardziej jest, ale nie ma internetu. Sieć jest dostępna, ale bez internetu. Ogarniemy jakieś śniadanko i idziemy w Kraków. Lewo. Idziemy sobie na Wawel. No powiedz coś. Nie da się. Powiedz widzom coś. Nie, tak. Spała dzisiaj bardzo długo, jest niedobra w ogóle. Patrz, zobacz, jaka wiewiórka tu chodzi. Lubię Kraków za jego zabytki. Idę piękne widoki, co chwila coś. My dotarliśmy na Wawel. Patrz, jak się drzewo tu położyło. Teraz się wspinałem pod górkę. Tam na dół jest do smoka zejście. Pójdziemy tam za chwilę. Tu jest smoczek na dole. A tam jego jama jest. Może będzie teraz czynna, bo wtedy byliśmy, to było zamknięte. Pamiętasz? Pójdziemy? Dobra. Jestem na Wawelu i strasznie to wieje. To jest takie przez artystkę wykonane. Można sobie spojrzeć przez różne kolory. O, na przykład zobaczcie na zamek. Taki kolor. Przez taki kolor. Jak filtry, kurczę, w aparacie. Tutaj tak bardziej różowo. Tutaj bardziej czerwono. No i takie różne, o, tu zielony kolor. No, ciekawe. Niebieski. Ach, ci artyści. Normalnie mam déjà vu. Tu. Ty, jak wtedy byliśmy, to dużo rzeczy było pozamykanych, nie? Pamiętasz? Tak, to super. Dobra, zmykamy do smoczka. Tu już nie łazimy zbyt długo, bo już tu byliśmy kiedyś. Że trochę tu połaziliśmy, już wam nie kręciliśmy, bo już jak chcecie zobaczyć, tutaj byliśmy całą rodzinką w Krakowie, to sobie zobaczcie. My tak sobie po prostu odświeżamy pamięć i sobie łazimy. Idziemy teraz tam do smoczka. Dobra, jeszcze wam pokażę fajne schody, kurczę, bo ja lajam takie rzeczy. Ale fajnie to wygląda. No, jesteśmy przy smoczku bardzo znanym. On zieje ogniem co jakiś czas. A tam zamknięte, czyli tam do tej jamy nie zejdziemy. Chyba dalej. W lato. Może w lato. On co jakiś czas dzieje, ale nie będziemy czekać, co nie? No. Bo zimno, strasznie wieje. On co jakiś czas puści pawia ogniem. Idźmy dalej, w poszukiwaniu oscypków. Patrz, jaki stary kościół, kurde. Piękny jest. Lubię takie miejsce. Co cię wkurza? Gołąb cię wkurza? No nie wiem, bo on pójdzie złapą. Znowu trafiliśmy na 12 i znowu ten pieje na górze. Nie ma. No jest tam, no, gdzieś u góry. Co tu się dzieje się? Jumpreza na otwartym terenie. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Ukraińcy chyba. Żyje No, Polakom dziękują, śpiewając polski hymn. Szacun, szacun. Szacun dla walki, dla nich. A to chyba jest hymn Ukrainy, o ile kojarzę. Teraz idziemy już w chatę, bo Maja zmarzła, Maji zmarzły w kolanach. Kurde, wysłowie się nie potrafię. Nie? No. Zaraz dojdziemy, niedaleko. Jesteśmy już w domu, kurde, jak mnie noga boli. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, kiedy wsiądę w maszynę, odpalę, wcisnę pedzia i jadę. Kurde, normalnie cieszę się jak dziecko. Zresztą widzicie pewnie to.
Jestem jak duże dziecko. Zawsze tak było. No nic, trzeba będzie teraz poczekać trochę i idziemy na wieczornego kepsa. Czy wieczornego, na obiad idziemy na kepsa. Córce zażyczył. Córka, patrzcie, są jakieś quizy rozkminia. Bardzo dobrze, nie tylko giereczkami człowiek żyje. Dobra, teraz sobie odpoczywam. A, pokażę wam coś. Córka sobie kupiła takiego smoczka. O, z napisem Kraków. I sobie postawi. Fajna pamiątka. I znaleźliśmy oscypki w końcu, bo... Znaczy zawsze jak jadę do Krakowa czy do Zakopanego, mam życzenie w domu, żeby przywieźć oscypki. No i łazimy i znaleźliśmy w jednym miejscu, gdzie zawsze są. Na ulicy Szewskiej chyba 4. O. Ja chyba sobie jeszcze kupię jedno za 20 zł, w tą kulę taką, że jest w środku, a jakiś zamek. Dobrze. No, kupuj co chcesz. Masz pieniądze swoje własne, to sobie kupisz. To jakbyśmy na kepsa szli, nie? No, dobra. Tymczasem. I teraz idziemy na jednego... A tak się śpiewa na weselach. Idziemy sobie na kepsa do lokalu, który się nazywa King, tak? Kebab King, chyba coś takiego. Będąc zeszłego roku tutaj, właśnie tam się stołowaliśmy głównie. Wtedy sobie mieszkaliśmy na Zwierzynieckiej. No a to był bardzo dobry keps, więc też tam idziemy, a że to jest blisko nas, no to idziemy po prostu. A ja zaraz kupię kulę. No właśnie, córka chce sobie kupić taką kulę, czyli wiecie, taki zamek, czy tam... Zamek stary. Smoczek. W takiej śnieżnej kuli, tak jak się go przewróci, to tam ten śnieg tak kapie, leci. Chodź na drugą stronę. A ten, ale że już smoczka mamy, bo ja przywiozłem swego czasu, to ty sobie kupisz zamek, tak? Mhm. Dobrze, no to idziemy szukać zamku w kuli śnieżnej, zamkniętej. Patrzcie, jakie zarąbiste zwierzątko. Patrzcie na twoich przyjacielów, których lubisz. No ja się dziwi, dlaczego jak gołębie chodzą, to gołąby do przodu ruszają tak. Zobacz, ile ich jest. Zobacz, ile grubasów tutaj jest. Wybór dokonany. Kula kupiona. Dziękuję. Dzięki. Ten pani chce zobaczyć? Sadzę się do tego. Mamy kulę kupioną. Dom ją spakuje. Cieszysz się, że masz kulę? Super. Kula kupiona. Można iść dalej. Jakaś wanda idzie. Jakieś... A Hari Krishnowcy i dopa. Ludzie to mają w baniach Reskitu. To jest nasz ulubiony lokal. Idziemy, wchodzimy, jemy. Się je. Ale się nażarłem, Jesus Christ. Normalnie zaraz, że tak powiem, słowo na rzecz zrobię. Byliśmy w Biedronce, tam przy Sukiennicach, o Matko Boska, ona jest ciasna. Idziemy teraz w chatę. Wiecie co, ja tak sobie chodzę, ale myślami jestem gdzie indziej. Myślami siedzę sobie w fotelu, te czwóreczki, zmieniam biegi, jadę, kręcę kołem kierownicy. Wiem, głupi jestem, ale tak mam. No nic, pozostaje mi poczekać te parę godzin i rano zasiądę za sterami, a wy razem ze mną. Wyjedziemy z Krakowa razem. O, to będzie fajne. Zobaczycie, jak jeżdżę, jak dupa, bo się muszę przyzwyczaić do tego sprzęgła i skrzyni biegów. To już jest koniec i nie ma już nic. Znaczy jest, ta czwórka, co stoi pod domem. Zaraz w nią wsiadamy. No, mamy tak, minus jeden. Krakowstan z rana wygląda tak. Z okiennic naszego mieszkania. No, nie za ciekawie. O, ja tutaj popsuła stylizację. Już się ubieramy powoli i znikamy na Szczecin. Także widzimy się w aucie. No to dodaj szla odpalenie białej perły. Mamy minus jeden, słuchajcie. Nie ma centralnego zamka, muszę zręcznie. A, dziękuję. Dobra, moi drodzy, zasiadłem za sterami białej perły. Nawi nastawiona, 673 do domu, KM-ów. Dobra, zobaczymy, jest minus jeden, zobaczymy jak łód pali. Uwaga, grzejemy. Proszę bardzo, łód palił. Mały bączek puszczony. Jest elegancko. Dobra, świeczki. Zapalamy. Tutaj za mocno chodzi wentylo. Na maksa. Co tak brzęczy?
A radio. Radio Gaga. Oh, we hear it. O Jezus, jakieś służby jadą akurat teraz. Dobra, no to czekajcie trochę, siedzenie bliżej. O, o, Lux teraz jest. Jedziemy. Nasza podróż się zaczęła. Patrzcie, jak dupa będę jeździł, bo muszę go wyczuć, ja jeszcze go nie wyczułem, słuchajcie. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. No panie, co tak głośno? A i od razu tu w prawo trzeba. Skręć w prawo. No o tym mówię, nie mogę gazu wyczuć. To skręcam w prawo. Chyba jest jednokierunkowa, nie? Skręć w prawo. Mój asystent tu będzie przeszkadzał, ale musimy jakoś wyjechać z Krakostanu. Także widzicie, minus jeden, Łot palił. Tam właściciel mówił, że może taką chmurkę puścić rano, jak jest zimno, ale powiem wam, że to jest tyle co nic. Widzimy się gdzieś na trasie. No, jesteśmy już prawie przy Katowicach. Trochę żeśmy nakręcili drogami, bo ja nie lubię płacić za płatne autostrady. Zawsze jeżdżę bokami. I to nie jest kwestia finansów, tylko stanu dróg tych płatnych autostrad. I to jest bez sensu w ogóle. Dobra, mniejsza o to. No mówię, zbliżamy się, fajnie się jedzie. Zaraz gdzieś stanę, to wam zrobię taką ogólną prezentację Białej Perły, żebyście widzieli. No, znowu przebudowa A4, tylko że nie płatna. Co chwilę tak jest. Stanęliśmy sobie na mały pit stop, na siusiu, jedzenie, picie i w ogóle. No to wam teraz tak pokrótce pokażę moją perłę białą. Już trochę się przebrudziła, widzicie, w trasie. Bo lśniła jak psu jajeczka przysłowiowe. Zobaczcie, o, tak wygląda. Najważniejsze, co najważniejsze właśnie są nadkola i te różne rzeczy. No, było to robione, dosyć ładnie zrobione. Drogi, wszystko cacy. Dobra, ale słuchajcie, nie będę wam tak szczegółowo pokazywał, bo szczegółowe oględziny zrobimy sobie w oddzielnym odcinku, jak już będzie pod domem. Wtedy wszystko wam pokażę, co i jak. W każdym razie na pierwszy rzut oka wydaje się więc idealny, ale słuchajcie, ten samochód ma 27 lat, więc nie może być idealny. Tego się nie spodziewajmy. Czy to jest krysa? Nie, to brudne. No nadkola całe, jak widzicie. Progi też są ponoć zakonserwowane wewnątrz. Oczywiście wszystko to sprawdzimy. I dodatkowo są tutaj te płaszcze takie plastikowe. Tak niechlujnie tutaj przykręcone troszeczkę. Te śruby takie są, ale tego nie widać za bardzo. Pod płaszczem ponoć jest tutaj wykończenie raptorem, słuchajcie. Tam wewnątrz. No, zobaczymy, sprawdzimy. Jak mówię, na pierwszy rzut oka jest spoko, ale są takie niuanse. No tu musicie zobaczyć, taka mała rdzówka wychodzi. Są malutkie purchliczki takie, ale purchliczki dosłownie. Słuchajcie, tutaj, o, jak możecie zobaczyć, końcówka drzwi tylko tutaj. Na klapce od paliwa. Tu mi pokazywało, że tu jest purchlik delikatny. Słuchajcie, tylko tutaj, no. To są po prostu duperele takie, które trzeba gdzie zrobić. No, zawsze tak jest. Środek. Środka wam nie pokazywałem. Czyściutki, zadbany. Jest to totalny golas, słuchajcie, czyli wszystko ręcznie. Nie ma klimatyzacji i bardzo dobrze. Im mniej rzeczy, tym mniej może się spierdaczyć. Także ja to akurat cenię. Jest to niepotrzebna mi klimatyzacja. No, jak widzicie, środek tak jest. Fotel nawet nie zniszczony tutaj kierowcy, bo przeważnie tutaj bywa zniszczony tu i tu. Także spoko. Dobra, no takich z technicznych rzeczy to wam po prostu powiem, jak już będę robił oględziny. Środeczek, jak widzicie, ładny, czysty, zadbany. No mówię, ale szczegółowo to wam pokażę już, jak będziemy pod domem. A na razie sobie jedziemy. No, jakieś tam niuanse takie, wiecie, do naprawy, typu na przykład nie działają te awaryjne kierunkowskazy. O, no wiecie, no, ta czwórka nie potrzebuje takich rzeczy, więc fabrycznie to jest niepodłączone. Nie, no żartuję, oczywiście, trzeba to zrobić. Dobra, spinkalam do auta, jedziemy, jesteśmy już, stało nam 550 km, czyli stówkę żeśmy przejechali. Jedzie, teraz się posilimy, jedziemy na jakąś stacyjkę,
Poczekaj na stację. Aha, bo padła mi ładowarka do telefonu. Słuchajcie, muszę kupić ładowarkę do telefonu, taką może na stacji dostanę. Dobra, w trasę. Patrzcie, jak śnieg daje, kurde. Loks. Ale powiem wam, tu ogrzewanko w busiku jest zarąbiste. Naprawdę. Powiem wam, że już powoli się przyzwyczajam do jazdy. Kurde, i te kapitańskie siedzenie z tymi podłokietnikami to jest po prostu luks. Mówili niektórzy, że porównując trafika do T4, bo przecież tam pełno tych takich różnych hejterów i tak parów, jak my to z Arturem z kanału Bike Rator mówimy, pisało, że bez porównania komfort jazdy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wygodę jazdy, luks. No może ciut jest głośniej w środku tutaj, jak się go depnie powyżej stówki, ale ja tak sobie stówką lecę, prawdziwie miłośnik, słuchajcie, T4, nigdzie się nie spieszy, jedzie swoim tempem. Komfort jazdy, no co mi potrzeba więcej, mam wspomaganko, gałka zmiany biegów jest tak, wiecie, jak w tirze gdzieś, kurczę, gdzieś na dole, kurde, elegancko, niektórych to ostraszy, niektórzy mówią, że to jest komfort do dupy, ale właśnie ta siermiężność, taki czołg jeżdżący, to jest to, co lubią właśnie fani T4. Ja tak samo. No zapomniałem, jak się tym jeździ. Ja przypomnę, ponad 10 lat miałem T4 w Multivanie. Silnikiem 2.4, zwykłą 2.4 diesel. No tutaj mam 2.5 turbo diesel, 102 konie, tam było 74 bodajże. No ale powiem wam tu, no jestem pod wrażeniem, kurde, tej dzidy tego, kurde, jak detnie człowiek, to kurde, to po prostu idzie. I to silnik bardzo elastyczny, jeżeli chodzi. Na piątym biegu już można sobie 60 spokojnie prykać, dać mu elegancko w pedzia i po prostu to przyspiesza, nie? Elegancko. No, przydałby się szósty bieg. Ponoć można. Ponoć można, nie wiem, czy to prawda, tak mnie mechanik mówił. Znaczy mechanik. Bo generalnie ten samochód kupiłem od mechanika. Właściciel był mechanikiem. I mam tu książkę, taką serwisówkę, którą on wypełniał. A to wam pokażę w osobnym odcinku, jak będzie mogło się tak technicznie bardziej oglądać. I on mi właśnie mówił, takiego newska sprzedał, nie? Że mówi, że przymierzał się do szóstego biegu. Nie wiem, nie znam się na ten temat, może wy się wypowiedzcie, fani T4, czy da się to zrobić. Bo faktycznie, tak na trasie, on ma jeszcze taki zapas mocy, że ten szósty nadbieg, tak zwany chyba, by się naprawdę ewidentnie przydał. Teraz mam, uwaga, bardzo trudny manewr, bo wyjeżdżam na głowę, drogę główną. Łano, dwójka. Dwójki można ruszyć. Słuchajcie, jak on się zbiera. No, dzida! Patrzcie na to. I już mamy 70. Moment. No, przejechaliśmy ile maja? 400, no 200 chyba z 5. No, goło. 250 km przejechaliśmy. Jedzie się rewelacyjnie. Banan mi z gęby nie schodzi, słuchajcie. Ale odkryłem, że... 400 metrów. Skręć w prawo. Przepraszam. Odkryłem, dlaczego przestało. Raz działało mi ta gniazdo zapalniczki, a raz nie. Bezpiecznik się spalił. Bezpiecznik się spalił, przez to też mi nie działały. Nie działały mi, o. A teraz działają, chociaż tutaj lampka nie widać. Czekajcie, bo tutaj jest bardzo. Tu muszę skręcić w prawo teraz, dobra. Skręcamy w prawo. Coś jest z tym gniazdem zapalniczki, muszę go wymienić, bo jak wkładam ładowarkę, to tam dymek poleci i od razu niebezpiecznik przepada. Już, hejterzy, czas start pisać. Ja mówiłem, gówno, obcuje się. Jechać! Dupie to mam. Powiem wam jedno, samochód miał być generalnie dla żony, bo chcemy sprzedać docelowo. Jak wiecie, docelowo ja chcę kupić kampera, a tego też przerobić też do spania, tak mniej więcej, bo chcemy w Polskę jechać. Tym i kamperem dookoła Polski, taki jest plan. Bo jakiś wariat jedzie, ale nie dam tego samochodu żonie. Za bardzo fajnie się nim jeździ, to będzie moja perełka. Kurde, no kocham ten samochód, już go kocham. Znowu wrócił mi ten sentyment, co miałem swoją T4. Tak fajnie tym się jeździło. Nie chcę nowocześniejszej maszyny. To jest to, co ja lubię. Nie wiem, czy to widzicie, ja wam pokażę, jak to dziduje ten samochód. Patrzcie teraz, redukcja. Kurde, ten samochód jest tak fajny do przyspieszenia i bezpiecznym. I piąteczka. Piąteczka i stóweczka już mamy. I taka prędkość jest wystarczająca, patrzcie, bo sobie jadę stóweczką i coś chcę wyprzedzić. Pedał.
i on się dalej zbiera, nie? Patrzcie, 110, dobra, nie szalej Marcin, bo droga taka dupowata. No, ale powiem wam, że jestem zaskoczony żwawością tego silnika. Chodź ma. Ma nalatane 577192 km. No, czyli się dotarł. Dopiero teraz się dotarł i lecimy. No, hejterzy, dalej. Czas start. Jechać. W komentarz. Nie no, kurde, powiem, że no, jestem w szoku. Nie dam żonie tego samochodu. W życiu. Ten samochód jest mój. Wiecie, chciałem zajechać teraz na stację, bo pykło mi 500 km odkąd wyjechałem z Dębicy, bo tam w Dębicy tankowałem do pełna. No i chciałem przy 500 zatankować, zobaczyć ile na 500 spalił, nie? No nie chcę mówić brzydko, kurczę, zajechałem na BP, diesel 8,8 zł, rozumiecie? Na trasie, gdzie normalnie, kurde, koło 7 kosztuje teraz. Powiedziałem w dupie, nie, jadę dalej, nie zapłacę 8 zł za litr diesla. Posrało was całkiem, kurczę, na tych trasach. To powinno być, kurde, karane, bez kitu. Jadę dalej, gdzie znajdę gdzieś około 7 zł, wtedy zatankuję. Dupy to mam. Kurde, od tej stacji, co wam powiedziałem, za 8 zetap i BP. Słuchajcie, no kurde, jadę, minęło już 80 km. Ani jednej stacji przy drodze, przy trójce nie ma. No kurde mać, no. No bez kitu. Są znaki, co za 15 minut, za 15 km stacja. No i po tych 15 km strzałka w prawo, ze 3 km, żeby zjechać z trasy, jest stacja. No przecież nie będę zjeżdżał specjalnie na stację, żeby później tracić czas i później wjeżdżać znowu na trójkę. Tylko ja chcę stację przy drodze, kurczę, u nas normalnie logistyka tych stacji to jest jakiś kosmos. Kolejny mob. Jest stacja, słuchajcie, po 100 km jest stacja. 7,69. Nie kupuję, jadę dalej. Zostało mi 94 km do domu. No niestety, no chciałem w ogóle pokazać, jak ile mi tam spalił tak dokładniej, wlewając paliwo. Niestety, paliwo na trasie jest tak drogie, jest kurde taka zmowa cenowa chyba. Powiem tak, w Dębicy zatankowałem do pełna pod korek i przejechałem 500 km i wskaźnik paliwa pokazywał mi nieco ponad połowę. Czyli nawet przyjmując połowę zbiornika, nie wiem ile to jest, 80 litrów w te czwórce, no to spalił 8, niecałe 8 mówię, bo tam było ponad połowę zbiornika, jadąc 100-110 na godzinę. No myślę, że wynik zacny mnie jak najbardziej zaspokaja. Kurde, trasa minęła zajebiście, bardzo wygodnie się jedzie, naprawdę mega i co tu mówić o komforcie. Może trochę głośniej w środku, przynajmniej człowiek wie, że żyje i że jedzie. Kocham ten samochód, naprawdę kocham. No i dojechaliśmy 794 km z Dębicy. Tyle znamy się z Białą Perłą. A teraz idziemy żonie pokazać. Już tuż, powinna już być. Stoi, patrz. Ej, nie ma jej w samochodzie. I co? Ładny se samochód kupiłem? To mój. No i co? No fajne. Ale emocje, ja cię... Dobra, to w środku później obejrzysz. Zobacz, zewnątrz jakiegoś... Baba zawsze musi zawsze w środku, nie? Już tak sprawdzanie jak się otwiera. Ja nawet dopiero w połowie drogi zobaczymy, czy to się kładzie. No. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never